W miniony weekend w hali Azoty Arena w Szczecinie odbyły się targi wędkarskie i rekreacji wodnej. Impreza była zorganizowana już po raz drugi i po raz drugi prezentował się tam nasz okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, o czym rozmawiam z dyrektorem Biura Zarządu Okręgu Rafałem Penderem. Panie Rafale, warto chyba pokazywać się na takich targach. To jest znakomita okazja do tego, żeby pokazać to, co robimy, bo wędkarze przychodzą i naprawdę zadają, nam się wydaje, że proste pytania, ale przestajemy się dziwić, bo mogą nie wiedzieć, że produkujemy materiał zarybieniowy, że mogą zobaczyć ten materiał zarybieniowy. Tak naprawdę przemyślenie miałem takie, że wędkarze i zainteresowani w ogóle rybami na przykład znają ryby akwariowe bardziej niż nasze ryby krajowe, które pływają w naszych rzekach. I dzisiaj mogą takie ryby obejrzeć, bo pokazaliśmy kilka gatunków. No ale rozmawiamy tutaj na targach nie tylko o samych rybach, ale również o technikach ułowienia. Nasi członkowie prezentują tutaj różne techniki, prezentują przynęty, ale także mamy w swojej pamięci młodzież. Przecież odbyły się dzisiaj, to z wielkim powodzeniem, bo startowało 17 zawodników, młodzieżowe zawody wędkarskie, tym razem na sucho. Tak właśnie chcieliśmy, żeby tutaj mogli wędkarze znaleźć dla siebie wszystko. I ci, co dopiero zaczynają wędkowanie, i najmłodsi, którzy tak naprawdę mogą sprawdzić się podczas zawodów właśnie w tych technikach rzutowych, w tym castingu rzutowym. Wędkarze, którzy początkującymi wędkarzami są, którzy chętnie zaglądają do broszury, pytają się w ogóle, jak zostać wędkarzem, ale też jeśli przyjdą wędkarze o średnim zaawansowaniu, mogą dowiedzieć się od naszych najlepszych wędkarzy w okręgu, jak udoskonalić swoje techniki połowu. I dlatego wczoraj tutaj mieliśmy możliwość obejrzenia muszkarzy, którzy wykonywały przynęty, spowikowców i castingowców i pokaz przynęt spinningowych. Dużo tego trudno wszystko wymienić, ale naprawdę przez te dwa dni u nas dużo się na naszym stoisku wydarzyło.